Aneta poprosiła mnie, żebym przeprowadził z tobą egzamin. No, na wewnętrzny. Pewno. No i sprawdzimy twoje umiejętności. Śmiech jakby ucichł. Mamy 25 po 10, to możemy rozpocząć egzamin. W lewo na skrzyżowaniu. Gdzie jedziemy? W lewo na najbliższym skrzyżowaniu. A to jest dwukierunkowa czy jedno? Tego to ja nie wiem. Jadę, ale jej ustąpię, przecież bym jej ustąpiła. Czemu mi tak robić? I teraz nie zdałem egzaminu, a ja wiedziałam, że to mam jej ustąpić. W tym momencie egzamin wewnętrzny musiałby zostać przerwany. Popatrz, jaki tam jest znak. A, zakaz wjazdu. A widzisz? Taki, który myłaś ostatnio, Karolino. Że jest to egzamin wewnętrzny, to podejmijmy jeszcze jedną próbę. Jedną, ostatnią? No, ostatnią. Gdzie jedziemy? Prosto. Nie mówisz do mnie, a no dobrze. Zgodnie ze znakami. No i widzisz... Co tam jest za znak? Karolina... Mój ulubiony. Proszę cię, nie wiem, jakieś przyciąganie masz? Ale nie było nakazu w prawo. Był. Nakaz był, tylko Karolina go nie zauważyła. Był. To prawy nie... kierunkowskaz. Oczywiście kolejna próba, która była, to jest negatywna. Wjazd pod zakaz wjazdu. Ale jak się teraz ten sam błąd popełni, to... Nie, to wtedy na plus idzie, bo to no są minusy, to można w plus złożyć w prawo tu. To co, jeszcze jedna próba? A jedziemy. Kurczę, jesteś taka waleczna, że masakra. Żebyś tylko jeszcze zaczęła na te znaki patrzeć, to już by było super. No patrzę, ale mam tak patrzeć na znaki, żeby lusterka nie urwać, tutaj się skupić na tych pedałach, na auta jakieś inne, na pieszych, no jadę. To nie da się nam wszystko, jak chwilkę jeżdżę dopiero. Czasu potrzeba. I dojedziemy do skrzyżowania i pojedziemy na nim w lewo. Łukasz celowo prowadzi Karolinę na to samo skrzyżowanie. Co ty robisz? Trzeci raz zakaz wjazdu. To już... Powiedziałeś w lewo. To już nie mogę przymknąć na to oka. To twoja jest wina. Twoja. Czy ja kazałem wjechać pod zakaz wjazdu? Nie, kazałeś mi na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. To jest pierwsze skrzyżowanie, na którym mam skręcić w lewo. To nie jest możliwe. A dlaczego skręcasz pod zakaz? Bo tak mnie poprosiłeś. Przez ciebie wszystko. Tak. Liwo. Furia kontra siła spokoju. I ruszamy. Jeżeli zrobiłeś to celowo, to pamiętaj, że karma do ciebie wróci. Łukasz raczej nie przejął się groźbą, a egzamin państwowy Karoliny oddalił się nieco.